osobowość. Jak się tego nie ma, no to co z tych neumianych zdanek, kiedy nie umiemy czarować widowni. Różne rzeczy robiłam. Ja jestem bardzo typowy wodnik, 14 lutego urodzony. I wodnik jest w ogóle taki, nie jest taki wierny i jednym, nie przy jednym zajęciu pozostaje. Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witam w Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 14 lutego w walentynki, w ten szczególny dzień na spotkaniu z artystką, którą się Państwo przed chwilą zobaczyli na klipie zmontowanym przez nas. Artystkę tę miałem przyjemność poznać w latach 80. i gdzieś na Górnym Śląsku, w Świerkleńcu. Nawet dostąpiłem tego zaszczytu, że wypiłem z nią brudę szaft i przeszliśmy na ty. W 2013 roku artystka ta obchodziła swój benefis 60-lecia pracy artystycznej i w teatrze komedia, ten cały spektakl ogromny się odbył. Jaki ma stosunek do życia i jaki ma do siebie dystans, to przytoczę Państwu może tę krótką anegdotę właśnie z tego programu, kiedy podczas wywiadu, który prowadziła Maria Szabłowska, zadała Krystynie Sienkiewicz takie pytanie. Krystyno, powiedz mi, którą ze swoich ról uważasz za najbardziej cenną? Na co Krysia odpowiedziała, moja najbardziej cenna rola to 1,5 hektara nad Świdrem. Proszę Państwa, dzisiaj w ten sposób w walentynki rozpoczynamy program z Krystyną Sienkiewicz. Witam Państwa. Ja jestem bizneswoman. Ja prowadzę biuro zleceń telefonicznych i przyjmuję zlecenia na ten. Na telefon, prawda? A jak przyjmie zlecenie, to potem dzwonię. Znaczy zaraz potem dzwonię, albo później potem dzwonię. Jak potrafię prowadzić samochód, naprawdę, ja miałam instruktora raz. Wyjechaliśmy na miasto, wjechałam w jedno jeden kudłaty, drugi łysy, chodzą po świecie i się dziwią. Podróżni różnie śpią w wagonach, koleje losu ich prowadzą, a pociąg mknie po życia torach, dopóki z szyn ich nie wysadzą. A ja tam serce mam gołębie, ja jak artysta się prowadzę, choć słaba w oczach, mocna w gębie, jakoś tam życiu sobie radzę, a mnie nie robi żadnych wrażeń, gdy go słucha z pretensjami, jadę o dole i bagaże, oto jestem między nami, dla mnie
ci wydarłam moduary i wam rysy powiecie. Krystyna S. Skrajny czar. Życzę sobie radę, na mnie nie robi żadnych wrażeń. Chuda kot stuka z pretensjami, biorę modą. Do Olsztyna ze Szczytna. Grom pasją klewki Marcinko. Mała. Tak, słuchajcie, może widzę, witam was, witam panów. Powinnam najpierw przywitać panów, bo Pan Bóg najpierw stworzył mężczyznę, prawda? No ale musiał zaczynać od zera. Potem stworzył to kobietę, żeby ktoś mógł rano nowinę o stworzeniu mógł jak najszybciej rozplotkować. To kobieta powiedziała Panu Bogu taki, że teoryz, że Pan Bóg wygnał Adama i Ewę z raju i nie dał im zjeść jabłka, bo miał węża w kieszeni. witam piękny świat, pięknego Adama, piękną Ewę. Popatrz na ten piękny świat, na tego pięknego Adama. Popatrzy na tą piękną Ewę, powiedział, a ty to będziesz musiała przez całe życie się malować. Meksykana, to jest ruda. Melodia księżycowa, nie rumę. Lekarstwo na Andrę swą matkę. Piosenkę ten śpiewa z dnia w kursie. Meksykana, to jest zupa, jak te sły. To melodia księżycowa, nie lubię tej śpiewa całować.
Mickiewicz. Dzisiaj Justyna Sienkiewicz ma swoje urodziny, które spędziła z Państwem. Pozwólcie Państwo, że w Waszym imieniu i swoim złożę najlepsze życzenia i bardzo proszę. Jedna autorstwa Krystyny Sienkiewicz, druga autorstwa jego autora. Po koncercie artystka będzie tutaj nadal opisywała te książki. Serdecznie Państwa zapraszam do nabycia tych książek. Jedna się nazywa Cacko, a druga Krystyna Sienkiewicz. Krystyna Sienkiewicz. Pomóż się Pani. Bywają takie fatalne wieczory, gdy człowiek chory jest, choć nie jest chory, kiedy go chętka najmniejsza nie chce, kiedy po prostu żyć się nie chce. Lekarza wtedy nie wyzywam na ramię, od alkoholu nie oczekuj dobrych snów. Lepiej spróbuj mu udać uśmiechnąć. Śmiech, smak, spać mi się chce. Zaczynasz się? Tak. Lepiej spróbuj uśmiechnąć się. Dajcie piękne piosenki. Przyjdź do mnie, mała skarbce, przecież deszcz nie zawsze będzie ciągnił drobniutki jak mak. Chyba tak, jak zmuchnie z kałuży, smutny moment niedłużny i to będzie zewsząd nie zna. Chyba tak, potem pęknie powoli, pierwszy poczek to boli, a wiknie zaśpiewa pierwszy tak. Chyba tak, zapachnie Yeah.
No odpowiedzcie tak. Thank you.